Cześć wszystkim, witam w kolejny czwarteczek, jest godzina 18, więc wjeżdża filmik. Filmik dzisiejszy będzie o odmianach barwnych agam, kolorystycznych odmianach, jakkolwiek tego nie nazwiecie. Dostajemy na grupie multum pytań na zasadzie, jakiej odmiany jest moja agama, i nagle tam jest zdjęcie tej agamy. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, że bez znajomości rodziców tej agamy, bez znajomości linii tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie wymyślić sobie, jaka to jest odmiana. Oczywiście można powiedzieć, czy ona jest na przykład lederbachiam, czyli nie jest gładka, tak? Czy na przykład jest translucentem, kiedy ma czarne oczka, kiedy na przykład jest odmianą hypo, czyli ma białe pazurki przezroczyste. Takie rzeczy można powiedzieć, bo to po prostu widać. Jeżeli ona jest po prostu czerwona, trochę czerwona, nie możemy powiedzieć w 100%, że jest to odmiana, agama odmiany red. Po prostu bez znajomości rodziców tego nie wiadomo i po prostu jest to niezwyczajnie życie kundelek. Drugim bardzo często zadawanym pytaniem jest pytanie na temat het. Co to w ogóle znaczy to het? Co to jest to het? Tutaj mam przygotowane dwie samice. Są to siostry, dwuletnie, tak. I zobaczcie, jedna agamka ma piękne czarne oczy. Piękne czarne oczyska. Druga agamka natomiast takich oczkund nie ma. Zwykłe, normalne, agamowe oczy. Ta agamka, o machanko, tam zobaczyła samca. Ta agamka z czarnymi oczkami jest trans, jest odmianą trans. Druga koleżanka jest odmianą het trans. U tej agamki tutaj ten gen trans jest niewidoczny, jest ukryty, nie jest wizualnym transem, ale może przekazywać ten gen dalej swojemu potomstwu. Czyli jak będzie miała maluszki i będzie łączona powiedzmy z samcem, który jest trans albo het trans, nie uciekać, będzie mogła bez problemu z powodzeniem przekazywać ten gen dalej. Tak samo jak siostra, która po prostu koniecznie musi zejść. Odmiany agam brodatych możemy podzielić na dwa punkciki. Jednym jest to odmiana selektywna, drugie jest to odmiana recesywna. Odmiana selektywna jest to odmiana, która jest wynikiem wieloletniej selekcji wybranych osobników, dzięki czemu możemy uwydatnić niektóre cechy, takie jak wzór, kolor czy wielkość tego osobnika. Powstanie takich odmian zawdzięczamy tylko i wyłącznie świadomej pracy hodowców. Odmiana recesywna jest to odmiana, która powstaje w wyniku mutacji genów recesywnych. Nie wiem, ile z Was było w gimnazjum, czy teraz właściwie już w podstawówce tej wyższej. Na biologii, na podstawach genetyki było poznawane prawo Mendla, czyli dziedziczenie cech przez fasole odsetek białych i czerwonych. Odmiany recesywne tworzą się dokładnie na tej samej zasadzie. Czynnik silniejszy nazywany jest dominującym i ten słabszy jest nazywany recesywny. Żeby uzyskać osobnika o danej odmianie recesywnej, musimy całkowicie usunąć wszystkie geny dominujące. Przy odmianie recesywnej otrzymujemy homozygotę recesywną, czyli właśnie taki transik, agama, która ma czarne oczka, cienką skórę na brzuszku, jak jest malutka, oraz heterozygoty. I to są te całe śmieszne hety, gdzie agama nie wykazuje żadnych cech danej odmiany, czyli nie widać po niej, że jest trans, ale jednak będzie przekazywała to dalej potomstwu i jej potomstwo spokojnie może być transem wizualnym, czy też het transem. Jak już podzieliłam się z tymi strasznymi regułkami, to teraz możemy przejść po prostu do tej łatwiejszej, przyjemniejszej rzeczy. Opiszę Wam mniej więcej, jak te odmiany wyglądają, pokażę na zdjęciach, gdzieś tu będą się one wyświetlały. Zacznę od tych odmian selektywnych, czyli takich jak na przykład red, yellow i tak dalej, lecimy. Zaczniemy standardowo, czyli od klasika. Zwana jest również odmianą nominalną, nominal. Mają szary, piaskowy albo lekko brązowy kolor, czasem z nutką pomarańczowego czy żółtego. Jest to najbardziej podstawowy kolor i najbardziej zbliżony do agam żyjących w naturalnym środowisku. Bardzo wiele agam kupowanych gdziekolwiek bez znajomości jej odmiany po prostu jest tam gdzieś lekko czerwona czy lekko żółta, również jest nazywana odmianą klasyczną albo mieszańcem właśnie z jakąś inną, bardziej kolorową odmianą. Odmiana agamy red. Redy dzielą się na wiele podredów, odmian powiedzmy dalej czerwonych jak blood red, czy ruby red, czy extreme red. Wszystkie agamy, które tam powiedzmy są tymi redami, mogą mieć też dodatkowo inne kolory w sobie, na przykład jak jest tangerina, on jest bardzo ładne połączenie czerwonego z pomarańczowym żółtym. Można łączyć z żółtym, białym czy czarnym. Te odmiany dalej są red i na przykład jest to Sunfire Red albo Red Flame i one wszystkie są redami, jednak nie są czysto czerwone, co może być zaskakujące. Kolejną odmianą jest yellow, wcześniej wspomniany. Odmiana yellow często określana jest również jako lemon, cytrus czy nawet gold. Agamki w tym kolorze
mogą przechodzić od delikatnie pastelowego, żółtego koloru przez nieco ciemniejsze, bardziej nasycone barw. Na przykład mieszanki z pomarańczowym czy czerwonym, jak już wspomniałam wcześniej, Sapphire, aż do koloru bardzo mocno przypominającego skórę cytryny. Odmian żółtych jest mnóstwo, bardzo często odmiany żółte łączą się też z bluebarem, czyli niebieskimi paskami jakby na plecach. Bardzo fajne odmiany, w Polsce kiedyś było ich bardzo, bardzo dużo, po czym wszyscy zaczęli chcieć mieć czerwone i teraz spotkać bardzo ładnego żółtego osobnika yellowa jest trudno. Mam nadzieję, że mi się uda ogarnąć jakieś fajne cytrusiki w tym roku, żeby mieć na przyszły rok maleństwa. Następną odmianą jest odmiana orange, bardzo popularna, najczęściej określana, jak ma się po prostu takie kundelki małe pomieszane czerwonego ojca, żółtą matkę i te agamy wychodzą jakieś tam pomarańczowe, najczęściej mówi się nie bardzo orange. Pomarańczowe agamy klują się w wyniku umiejętnego połączenia, umiejętnego, to też jest bardzo ważne. Odmiany red i yellow, barwnik czerwony i żółty w odpowiedniej proporcji dają agamy pomarańczowe barwy. No i też, jak mówię, nie każdą agamę można nazwać orange, kiedy jest ona pomarańczowa, bo po prostu nie znamy jej rodziców. Następną odmianą selektywną jest odmiana white. White dzieli się też na kilka mniejszych podpunkcików. Ja tej odmiany osobiście bardzo nie lubię, bo po prostu nie jestem w stanie jej rozpoznać. Bardzo łatwo jest te agamy pomylić po prostu z jakimiś jasnymi agamami bez ładu i składu. Dlatego też powiem Wam to, co napisałam już w artykule. Agama Snow. Po długiej selekcji odpowiednich osobników, agamy są praktycznie białe, ale dalej mają prześwitujący naturalny wzór na plecach. Jak agama ma, to nie jest całkowicie gładziutka jak odmiana zero, tylko dalej ma te wzorki, one są też bardzo delikatne. Pastel. Pastel przypomina odmianę Hypo, czyli tą agamkę z zredukowanym ciemnym barwnikiem. Jednak nie posiada białych pazurków, tylko czarne. Jest bardzo podobna do odmiany Snow, jednak Snowy nie mogą być Hypo, a pastele mogą być. I odmiana Axantic, czyli agamy, które charakteryzują się brakiem czerwonego i żółtego barwnika, przez co jedyne kolory, jakie posiadają, to czarne i białe. Wyglądają troszkę jak klasyki. Mi się ta odmiana raczej średnio podoba, szczerze mówiąc. I ostatnią odmianą z selektywnych, jakie poruszę, jest to odmiana German Giant. Jest to odmiana wywodząca się z południowo-zachodniej Australii, gdzie osobniki gatunku pogona Viticeps rosły znacznie większe niż na terenie reszty Australii. Często osiągają do 60-65 cm, ważą powyżej kilograma i dorosłe samice w jednym miocie mogą zrzucić nawet do 70 jaj, czyli to nie jest tylko to, że one są po prostu duże, ale są dużo bardziej w ogóle masywne. No i mówię, no, przy jednym miocie 70 jaj, gdzie agama normalnie znosi 20-30, to jest bardzo duża różnica. Odmiana jest bardzo, bardzo, bardzo trudno gdziekolwiek znaleźć. W Europie to garstka sztuk, w Polsce jest jedna hodowla, która ma samczyka. No, fajne agamy, jednak mówię, bardzo trudno dostępne. Przejdźmy teraz do odmian recesywnych. Odmiana recesywna u agamy może mieć wpływ na ich kolor, trans, hypo czy wiglitz, ale również ma też związek z typem ciała. Niektóre odmiany, tak jak na przykład leatherback, oznaczają, że agama ma dużo mniej kolców, jak silkback nie ma ich właściwie wcale, nie ma łusek, nie ma kolców. Hypo oznacza, że jest pastelowa pigmentacja, do tego białe pazurki przezroczyste. Translucent oznacza czarne oczka, delikatniejszą skórę. Każda odmiana ma swoje unikalne cechy, jednak są one uniwersalne w każdej hodowli na całym świecie. Pierwszą odmianą, jaką poruszę, jest odmiana Translucent. Jest to jedna z moich ulubionych odmian, bardzo, bardzo lubię ten gen. Nazwa Translucent wywodzi się z ich wyglądu, z pierwszym roku życia, czyli oznacza też przezroczystość. Mają przezroczyste łuski, przez co ich brzuszki mają odcień niebieskiego, bo w pewnym stopniu prześwitują przez nie wnętrzności. Agamy trans mają również bardzo, bardzo ciemno-brązowe tęczówki, które wyglądają praktycznie jakby były czarne, jakby nie miały źrenic, wyglądały takie małe, czarne perełki. Po roku czasu agamy już nie są takie przezroczyste, przez brzuszek nic im nie prześwituje, ale dalej mają te piękne, piękne czarne oczka. Kolejną odmianą jest odmiana Hypo. Jest to odmiana charakteryzująca się tym, że agama nie ma możliwości produkowania czarnego barwnika. Co zatem idzie, jej kolory są dużo jaśniejsze, bardziej pastelowe i wszystkie jej paznokietki są przezroczyste, białe. Jest też jeszcze jedna odmiana, która jest Hypo Trans, czyli jest połączeniem i odmiany Hypo i Translucent. Nawet bardziej wolę ją od zwykłego transa. Agama taka cechuje się czarnymi oczkami, delikatną, prześwitującą skórą i białymi pazurkami. Jest to zarówno agama hypomelanistyczna, jak i translucentna. I dochodzimy do moich dwóch, a właściwie trzech ulubionych odmian, Wheatblitz.
Jest to odmiana charakteryzująca się całkowitym brakiem wzorów na ciele oraz braku ciemnego barwnika, przez co jej kolory są bardzo delikatne, pastelowe, jasno-różowe, często brzoskwiniowe albo żółtawe. Agamki naprawdę są spektakularne. Ja posiadam samczyka Wilhelma i posiadam też młodą samiczkę, które wyglądają o tak. Jak widać, nie mają na plecach żadnych wzorów. Kolor jest bardzo delikatny. Samiczka jest nieco bardziej brzoskwiniowa. Samczyk jest troszkę bardziej żółty, akurat jeszcze przed wylinką, więc ten kolor... O, jakie zdenerwowanie, że wyciągnęłam z terrarium! Drugą odmianą, którą uwielbiam całym sercem, jest odmiana Zero. Są to agamki, które charakteryzują się całkowitym brakiem wzorów i kolorów. Odmiana Hypo Zero charakteryzuje się bardzo białą agamą, a Trans Zero daje nieco ciemniejszą szarą, a nawet czarną barwę. Czarnych osobników jest raczej niewiele, bardzo trudno jest je dostać. Agamka, mówię, nie ma żadnych wzorów na plecach i jest bialutka bądź szara. Posiadam w tym momencie dwie sztuki, jest to Blanka i jest to Szafirek. Do tego wypluło mi się właśnie trzy maluszki Zero i już niedługo będzie ich dużo, dużo więcej. Blanka stwierdziła, że będzie świrowała sobie teraz przy Szafirku, więc robi pompki. Szafirek wkurzony. Morda, co ty? Oraz trzecia odmiana, Vero. Jest to bardzo świeżutka odmiana i charakteryzuje się tym, że nosi geny zarówno agamy Zero, jak i Wiggins. Odmiana Leatherback. Bardzo, bardzo, bardzo lubię, jeżeli agama jest gładziutka. Mimo, że fajne, jak są smoki bardzo kolczaste, to jednak mi się podobają te wszystkie gładsze. Leatherback, inaczej zwana też smoothie, ale to jest bardzo, bardzo rzadko się z tym spotykam. Jest to chyba ulubiona odmiana w ogóle hodowców, wśród hodowców i właścicieli. Agama charakteryzuje się gładką skórą, bardzo delikatnymi łuskami i praktycznie brakiem kolców, poza krótkimi na boczkach i na głowie. Ich kolory często wydają się dużo bardziej żywe, ponieważ te łuski, że tak powiem, nie blokują koloru. Kolejną odmianą bardzo podobną do Leatherbacka właściwie jest mutacją dwóch dorosłych osobników o odmianie Leatherback. Są to agamy, które są całkowicie pozbawione łusek i kolców. Ich delikatna skóra jest gładziutka i przypomina całkowicie skórę żaby. No, nie ma żadnych w ogóle łusek, jest totalnie idealnie gładziutka. Przez całkowity zanik łusek kolory są bardzo dobrze widoczne i są też bardzo mocno nasycone, dlaczego silbaki też często są naprawdę bardzo ładnymi, kolorowymi sztukami. Jak już mówiłam, silbaki powstają z łączenia dwóch leatherbacków. Jest to bardzo niebezpieczne łączenie, ponieważ są to silbaki są bardzo mocno delikatne. One wymagają naprawdę dodatkowej opieki, powinny być same w terrarium całkowicie. Powinny być smarowane oliwką przez kilka pierwszych miesięcy, żeby nie wysychały. Przechodzenie wylinki u nich jest też bardzo trudne. I tak samo jest też problem z jedzeniem, ponieważ agamy, które są tak delikatne, przy niektórych karmówkach po prostu nie dają rady ich jeść. I bardzo często zdychają na etapie wychodzenia z jaj, czy w ciągu pierwszych kilku dni, bądź tygodni życia. Następną odmianą jest na Duner. Powiem szczerze, że sama jej nigdy do końca nie zrozumiem i nie zrozumiałam i nie jestem w stanie jej ogarnąć. Agamy o tym wzorze były oryginalnie stworzone przez Kevina Duna. Agamy charakteryzują się dużo bardziej szorstką skórą ze względu na stożkowate łuski, które nie układają się w jednym kierunku. U normalnych agam łuski biegną wzdłuż ciała, od głowy do ogona. U dunerów łuski układają się nieregularnie, są dużo bardziej smocze niż normalne agamy i jest to odmiana, która charakteryzuje się również dużo większymi łapami i niepowtarzalnym wzorem na ogonie. Powiem szczerze, że kompletnie nie ogarniam tej odmiany, przyznaję się bez bicia. Nigdy nie wiem, czy to jest on, czy to nie jest on, dlatego też unikam. Następną odmianą, a właściwie nawet nie wiem, czy odmianą, bo wielu hodowców nie uznaje tego jako odmianę. Również często nazywana jest po prostu stripem i charakteryzuje się brakiem standardowych wzorów na plecach, po bokach agamy. Jednak pojawia się charakterystyczny pas wzdłuż kręgosłupa. Bardzo, bardzo, bardzo ładne agamy. Jednak tak jak mówię, często ta odmiana nie jest nazywana odmianą. Odmiana Paradox. Ostatnio coraz więcej tego się robi na rynku. Są to bardzo, bardzo ciekawe agamy z plamami, powiedzmy. Odmiana Paradox nie została jeszcze dokładnie zbadana i według przypuszczeń powstaje po nadmiernym łączeniu agam z genem translucent. Agamy te posiadają przezroczyste łuski na ciele, tworzące białe, niebieskie plamy albo całe części ciała. Odmiana Patternless. Jest to agama, która nie ma wzoru na plecach. Jej ciało jest pokryte jednolitym kolorem.
A na pleckach nie ma żadnych kropek, pasek, czy łat, czy czegokolwiek. Po prostu całkowicie ładna, gładka, bez wzoru Agama. Odmiana Tiger, a właściwie wzór, wygląda jakby Agama miała paski, wąskie, ciemne, poziome linie w poprzek kręgosłupa, dokładnie jak u tygrysa. Paski mogą różnić się grubością i długością, co daje bardzo, bardzo szerokie pole do opisu hodowcom i też często jest nadużywane to słowo. I odmiana S-pattern, czyli aganga, która charakteryzuje się bardzo ładnym, bardzo ciekawym wzorem na plecach w kształcie takich S-ek wzdłuż kręgosłupa, na kręgosłupku. Naprawdę bomba. Nie widziałam takiej agamy jeszcze na żywo, tylko i wyłącznie na zdjęciach. Jest to tak samo wzór jak powiedzmy G-stripe, który też dalej ponoć nie jest, bądź jest, nie wiadomo czy jest, odmianą wzorem u agamy. I co? Przeleciałam przez wszystkie odmiany. Tak jak mówiłam, dziś troszkę czytałam, opierałam się bardzo, bardzo mocno o mój artykuł, który napisałam rok temu, który zresztą też nie pisałam sama z głowy, z nosa. Wszystko jest na podstawie innych gotowych już artykułów. Całą bibliografię znajdziecie pod filmikiem, znajdziecie też link do oryginalnego artykułu na moim blogu, tam też wszystko jest napisane. Zdjęcia, które użyłam w filmiku, są to zdjęcia ściągnięte z internetu, z Google'a, z wielu, wielu stron. Również wszystko jest w linkach. I co? Tyle by było, jeżeli chodzi o odmiany. A ja serdecznie, serdecznie zapraszam Was na grupę Gadzi Basten Grupa, gdzie można dowiedzieć się wielu fajnych rzeczy, pogadać, popytać, porozmawiać z ludźmi, którzy się znają na agamach i na innych różnych gatunkach, właściwie wielu różnych gatunkach, bo jest bardzo dużo fajnych moderatorów na grupie. Zapraszam na Patronite'a, gdzie możecie się dorzucić do powstawania Gadziego Bastionu i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek w czwartek o godzinie 18:00. Pa, pa!